Hejo. Znaleziony nóż bojowy, nóż okopowy. Znaleziony. Widać, zrobiony jest raczej własnoręcznie. No bo widać tutaj spawy, wszędzie są spawy. No to jest nóż typowo wykonany przez kogoś. Tu jest zwykły płaskownik stalowy, bardzo gruby. Oszony, naoszony dość kiepsko. O, od skali 0 do 10 ostrość daje maksymalnie 2. Fajny kolorek, naprawdę. Ładnie lakierowany. Pięknie, elegancko. Mamy taki tutaj kwadratowy jelec, o. Z taką dziurką tutaj. Żeby jakiś sznurek przełożyć, czy coś. No i tutaj mamy typowy kastet. O, możemy trzymać w ten sposób. I uderzać, lub w sposób bojowy, taktyczny. W ten sposób. Mamy kastet z nożem. Nóż okopowy. Wykorzystywany był przeważnie w I wojnie światowej. Niektóre były tak skonstruowane noże okopowe, że potrafiły przebić nawet gruby, twardy hełm przeciwnika. Widać spawy. Ja to bym jeszcze doszlifował tutaj. Tu. No. I tak to wygląda. O, fajnie, elegancko. Fajnie do kolekcji. Znaleziony, niekraciony. No to hejo.